Właśnie dokonał się w ostatnim czasie drugi kamień milowy, jeżeli chodzi o nasz projekt kogeneracyjny w Kościerzynie na kotłowni Koseco na ulicy Tetmajera, a mianowicie dojechał do nas drugi kompletny kogenerator. Więc tak naprawdę w tym zakresie mamy już 100% dostaw. I już, jak Państwo widzicie, z tyłu za mną trwa montaż wszystkich instalacji dodatkowych, które muszą towarzyszyć, w szczególności wydechy, wymienniki ciepła. To jest jeszcze proces, który będzie pewnie przez około tydzień trwał. Stąd też żuraw jeszcze na budowie cały czas. Także najważniejsze elementy mamy właśnie za sobą. Po wykonaniu tych niezbędnych montażów instalacji czeka nas prawdopodobnie żmudny proces odbiorów technicznych ze spółką gazownictwa, a w szczególności z operatorem energetycznym, który będzie prawdopodobnie jeszcze wnosił jakieś swoje uwagi, co należy zmienić lub czy to jest ok. I wiemy z doświadczenia od innych naszych kolegów, którzy kogenerację montowali, że jest to wbrew pozorom dość mozolny i długotrwały proces. Zakładamy, że do końca roku on powinien. To, co wiemy w ramach tego kontraktu, instalacja, która powstanie, musi spełniać wszystkie normy dotyczące hałasu, stąd też już dzisiaj to, co też za mną widać, czyli te słupy, one będą konstrukcją sporczą dla ekranów dźwiękoszczelnych. My wiemy już, byliśmy przy odbiorach technicznych u producenta, że już same kontenery, w których są zamknięte te jednostki kogeneracyjne, są bardzo mocno wyciszone. Mimo wszystko jednak one będą jeszcze otoczone ekranem dźwiękoszczelnym, który co do zasady powinien doprowadzić ten hałas do takiego poziomu, który będzie zgodny z przepisami, więc jakby na pewno będzie to przedmiotem naszej szczególnej uwagi, jeżeli chodzi o odbiory techniczne z wygodą. Cieszymy się z tego, że już dwa są. Podłączona jest sieć energetyczna, sieć gazowa. Czekamy na ostatnie montaże, które widać będą zrobione. Teoretycznie rzecz biorąc, koniec sierpnia, początek września powinno być wszystko złożone. I będziemy tylko czekać na ostateczne uzgodnienie procesu odbiorowego i podłączenie do sieci energetycznej i gazowej. Ci, którzy się naprawdę zajmują, wiedzą, że to był trafiony i dobry pomysł. W tamtym czasie musielibyśmy w krótkim czasie zainwestować jeszcze raz takie pieniądze, aby spełnić warunek 50% efektywności energetycznej. A przede wszystkim kogeneratory, które wtedy zostały uruchomione, zostały tylko i wyłącznie uruchomione i przez 4 lata stały, nie produkowały. Zasadności ekonomicznej nie było żadnej. Myśmy z tych pieniędzy wybudowali sieć ciepłowniczą, zmienili źródła ciepła. Myśmy te pieniądze dobrze wykorzystali. W międzyczasie też dwa małe źródła 4-megawatowe węglowe zostały wbudowane czy postawione w Koseco. Teraz oprócz tych dwóch generatorów, które tutaj są stawiane, projekt obejmuje kolejne dwa, na które są zabezpieczone kwoty w kolejnych latach i które chcemy realizować, które będą na oczyszczalni ścieków. Być może sytuacja rynkowa powie, że należy zamienić któryś z kogeneratorów na pompę ciepła albo na inne rozwiązania. Będziemy bardzo elastyczni, będziemy bardzo się temu przyglądać i wszystko z myślą o mieszkańcach, o jak najniższych kosztach, ale przede wszystkim o tym, aby zapewnić im odbiór ścieków, dostawę ciepła i dostawę wody przy minimalnych kosztach.